To ja was serdecznie pozdrawiam. O tak, także z, z, zaczynamy kolejny wykład, i chcemy Was wszyscy, drodzy widzowie, zaprosić na wykład Janny o świadomym śnieniu. Też z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować, Joannie, za to, że mogliśmy na Twoim kanale wystąpić, opowiedzieć o obu kongresach. Zgłosiło się na nie aż 16 tysięcy osób, i to jest też między innymi Twoja zasługa. No i też te wszystkie. Filmy są bezpłatnie dostępne na Facebooku, więc wystarczy tego Facebooka mieć i można oglądać. No i też teraz przechodzimy do tej części merytorycznej, czyli o świadomym śnieniu, bo już gdzieś w starożytnych księgach, czy to jest Mahabharata, czy Biblia, czy jakieś starożytne, na przykład rękopisy chińskie, właśnie można znaleźć wzmianki. O tym, że ten sen jest czymś ważnym, i można za pomocą tego, o czym śnimy i jak śnimy, odpowiednio ukierunkować nasze życie. No i mamy nadzieję, że właśnie ten wykład będzie taką latarnią dla wielu odbiorców, jak właśnie skorzystać z tego, co w tych snach w tych snach jest, aby odpowiednio to swoje życie ukierunkować dokładnie, jak, jak te sny poznać, czym one tak naprawdę są, bo... Um... Często, prawie zawsze te sny jednak są takim głosem naszej podświadomości, więc to jest fajny sposób, żeby siebie poznać. No i też bardzo, bardzo Ci dziękuję, że, że jesteś, bo jesteś no, dużym wsparciem tak, dla ludzi za to, co robisz. Twój kanał bardzo pomaga ludziom też, te tematy, które tam poruszasz, więc naprawdę dziękuję, że jesteś tak... Tak ogólnie za to, co robisz i tutaj na tym kongresie również, bo, bo jesteś naprawdę bardzo ciepłą kobietą i, i bardzo się cieszę, że jesteś, no, po prostu. Kochani, Wiktoria, Rafał, piękne wdzięczności dla Was, gratulacje przede wszystkim, ogromne gratulacje dla Was za całe to przedsięwzięcie i bardzo się cieszę, że, wam, że Was poznałam. No i oczywiście e, czuję się ogromnie uhonorowana. Dziękuję Wam za zaproszenie. E, no coś pięknego, że taka piękna grupa tutaj się zebrała. Powiedzieliście 16 tysięcy osób. No brawo, tylko e, brawa biję, że zebraliście takie community e, ludzi świadomych, którzy chcą się rozwijać, chcą próbować czegoś nowego. E, no i ja już wszystkich witam, e, Aneta. E, Roma, Kasia, witam Was serdecznie, piszcie na czacie, będzie mi bardzo miło Was i pozdrowić, i czytać. Przepraszam dzisiaj za swój głos, jestem już w Niemczech, no i oczywiście zaczynamy o śnieniu bardzo, bardzo wielopoziomowo. Troszeczkę mamy, mamy tego czasu mniej, ale ja go rozciągnę i zrobię tak, że skompresuję wiedzę z tysiącleci lat, z tysiącleci w ciągu. No, taką zrobimy miksturkę dzisiaj, ciekawą. A dla wszystkich tych, którzy widzicie mnie po raz pierwszy, jestem artystką, piszę książki właśnie o śnieniu seria śniąca, gdzie jest po połowie, chociaż tego śnienia w naszym życiu jest tak naprawdę trzy czwarte, a niektórzy mówią, że tak naprawdę my śnimy tutaj, a tam w snach, to jesteśmy dopiero prawdziwymi sobą zintegrowanymi i żyjemy na wielu wielu poziomach, na wielu płaszczyznach. No i co ja robię? Sesje tarota, który stał się sesjami odprowadzania różnych też czy bytów, czy uporania się z takimi atrakcjami jak klątwy, złożyczenia, różne byty, depresji, ciemnych, takich toksycznych energii. I też dbania o to całe nasze rodowe zaplecze pamięci komórkowej, reinkarnacyjnej i tam różne ciekawe rzeczy wychodzą. Zajmuję się tym od urodzenia, czyli tak mniej więcej od 40 lat. A jestem też tancerką, i tym zajmuję się tak od ponad 20 lat, bo zaczęłam dość później. I w tańcu też można śnić. A to, co widać za mną, to są moje obrazy. Które ostatnio też z Basią, z Basią też omawiałyśmy jako akcesoria Feng Shui, które zaczęłam malować właśnie jako akcesoria na różne wsparcie w życiu, żeby nam było po prostu lepiej przyjemniej. I taką filozofię preferuję, żeby było przyjemniej, żeby ta podróż była prostsza dla nas wszystkich. Przez ten sen życia dzisiaj. No, i serdecznie chciałam Was zaprosić w ogóle o co chodzi z tymi snami. Czy to tylko sny są? Dlaczego świadome śnienie? I w ogóle dlaczego śnić? Po co to wszystko jest z tymi snami? To co? Chyba zaczynamy, co? To zaczniemy. Co to jest to śnienie? Bo każdy gdzieś tam śni, jedni pamiętają sny, drudzy nie pamiętają. I tak na sam początek, może ktoś yy, zaskoczy kogoś, bo śnienie nie tylko polega na tym, że my śpimy i śnimy i mamy sny, tylko na co dzień wchodzimy w świadome bądź też nieświadome śnienie na jawie. Każdy moment, gdzie siedzicie i patrzycie w okno i na chwilkę jesteście wyłączeni, yy, macie do czynienia, że umysł się wyłącza i wchodzicie w... Prawdopodobnie nieświadome śnienie na jawie. A jeżeli ktoś to robi świadomie, doświadcza różnych, no to są takie definicje jak channeling, wizje. Jeśli ktoś steruje tym, no tutaj mamy pojęcia też magii, wchodzenia świadomie w pewne wizje, w uzdrawianie, w poprawianie swojego właśnie życiorysu na różne sposoby, nawet pobłogosławienie tej szklanki wody. To też jest proces śnienia. I umówmy się dzisiaj też tak, że jeżeli macie od razu pytania, pytajcie: Ja będę zerkała na czat, bo w razie mojego tutaj mówienia może się okazać tak, że coś mogę jeszcze dopowiedzieć, o czym zapomniałam. A potem zrobimy sobie tak 20 minut czasu na to, żebyście mogli zadać mi jeszcze kilka pytań. Wszystkie moje materiały o śnieniu są dostępne na moim YouTubie. Co też serdecznie Was zapraszam. Joanna Pilatowicz. Znajdziecie mnie na pewno na tym YouTubie. I tam są wykłady, tam jest dokładnie wszystko, po kolei. A dzisiaj zrobimy tak, żeby. Poczuć ją, pośnić świadomie, teraz, oczywiście nikt nie idzie spać, zrobimy to świadomie. No i poproszę teraz, żebyście pomyśleli o swojej intencji, co po tym wykładzie przyjemności, mam nadzieję, dla nas wszystkich ma się zadzieć najlepszego w Waszym życiu. I z taką intencją ja Wam dzisiaj opowiem o tym e, śnieniu. Więc śnienie jest na jawie, jest, jest też, kiedy śpisz. Kiedy doświadczasz świadomego śnienia i zmieniasz sen, a bądź też, kiedy robisz to na jawie świadomie. Czyli te dwa elementy są bardzo tutaj, rozróżnijmy te dwa elementy, one są ważne, bo praktycznie przydarzają nam się na 100% naszego czasu. Kwestia tylko podejścia. Po co? Po co w ogóle śnić? Po co zwracać uwagę na te sny? Niektórzy mówią, że to takie, taka papka z podświadomości, jak ktoś ma nieciekawe życie, to dużo śni i, i odwrotnie. No więc po co? Po to na przykład, że możesz kogoś uzdrowić we śnie, jeśli świadomie, jeśli świadomie załapiesz, że śnisz. I tutaj będę podawała kilka takich przykładów ze swojego życia. Oczywiście, kiedy kiedy coś się działo w mojej rodzinie, ja wiedziałam, że jestem we śnie i łapałam tam w ręce różne choroby, i następnego dnia okazywało się, jak dzwoniłam do rodziny, że rzeczywiście ta noc, ta noc była bardzo, bardzo ciężka, ale wszystko się dobrze skończyło. I to jest taki przykład, że możesz uzdrawiać, możesz tworzyć swoją rzeczywistość, możesz się komunikować z ludźmi bliskimi ci. I napiszcie od razu, bo wierzę, że wszyscy mieli tego typu doświadczenia, że chcieliście coś powiedzieć komuś, bądź ktoś chciał wam coś powiedzieć. Śnicie o tym? I następnego dnia jest telefon. I no ja miałam mnóstwo takich, oczywiście, przykładów, kiedy w nocy śnie o przyjacielu, który chce mi coś powiedzieć, nie może się ze mną skontaktować. To jeszcze były nie te czasy, takich komórek, i dzwoni następnego dnia i chce powiedzieć. A ja mu mówię: Chcesz mi powiedzieć to, to, to i to. No i on bardzo jest zdziwiony. Są. Sny są też po to, żeby rozwiązywać wszelkiego rodzaju konflikty, ponieważ to, co nam nie dociera do świadomości, we śnie będzie Was na przykład straszyło pod postacią niedźwiedzia goniącego Was, was po lesie, wampira próbującego Wam tam zrobić krzywdę bądź wyssać krew i, i, i różne inne rzeczy się będą działy i to będą części Waszej podświadomości. Też do obrony przed wszelkimi ataki, atakami energetycznymi i tutaj z racji właśnie YouTube'a moje moderatorki mogłyby Wam też opowiedzieć sporo cennych historii, kiedy nie tylko, nie tylko czy tam były ataki właśnie takie energetyczne, komuś się może jakieś wideo nie spodobało, ale też one doświadczały w tym samym czasie. O 12 w nocy to zawsze było, więc można w śnie, również przekierować pewnego rodzaju energetykę, zobaczyć, co tam się wydarzyło, pobłogosławić pewne, pewne tutaj właśnie elementy i zmienić kurs tych złożyczeń, tego, co ktoś was wam wysyła w snach bardzo bajkowo, ślicznie wyraziście, widać to, czego nie widać nie widać w rzeczywistości, w tak zwanej ustalonej rzeczywistości. Czyli na przykład w śnie zobaczycie, że ktoś wysysa energię, zobaczycie ciemną energię, zobaczycie aurę ludzi, będzie kolorowo, będzie pochmurnie, będzie różnie. A w realu będziecie mieć po prostu obniżony nastrój i jeżeli nie zwrócicie na to uwagi, to świadome śnienie was nie, nie pociągnie za sobą, bo będziecie zajęci, to po prostu będziecie zmęczeni. To będzie taki, taki jeden z objawów. Czy będzie jakiś symptom w ciele, czy będzie konflikt relacyjny? To wszystko też wynika właśnie z takich złożyczeń, wejścia w jakieś też kolektywne energie z tego, co się dzieje na Ziemi. Więc śnienie tutaj pokazuje nam od razu pejzaż możliwości. I odnajdowania się w tym y, świecie, właśnie takim paranormalnym, supernaturalnym bym powiedziała. I tam jest przyjemniej, bo tam macie nieograniczone pole do popisu y, i niczym właśnie w takich y, filmach y, sci-fi możecie sobie sterować. Aha, to mi się podoba, to mi się nie podoba, to ja to troszkę rozświetlę, prawda? I tak też działamy na zasadzie y, też jednego z moich y, ulubionych autorów, Terego Pratcheta, też gorąco polecam. Który mówi, jeśli zaklęcie podziała w Twojej głowie, tutaj, powiesz do siebie, właśnie, że się kochasz, że masz życie takie, a nie inne, jakie chcesz, to podziała ono wszędzie, indziej, jeśli tylko zadziała to w nas. A zadziała w nas oczywiście za, za badaniami doktora Joe Dispensa wtedy, kiedy nasze neurony zaczną inaczej ze sobą zahaczać, czyli na poziomie komórkowym, na poziomie ne neuronów, połączeń w mózgu, czyli jest to tak naprawdę nauka. Cała ta magia, całe to śnienie e, bardzo łączy się z nauką. E, do czego jeszcze są te całe sny? No, oczywiście są tacy. Podróżnicy astralni, którzy lubią w nocy coś na kształt robić remote viewing, czyli chodzą sobie w różne miejsca na świecie, wysyłają swoje ciało subtelne i oglądają Ziemię, oglądają przyjaciół, niektórzy tacy podglądacze są. To można zrobić. Tutaj, tutaj doskonale to opisuje Carlos Castaneda, jeśli ktoś miał właśnie yy, możliwość przeczytania tych książek też polecam. Yy, ja przyznam, że jak miałam 16 lat, to siedziałam w bibliotece i z zapartym tchem czytałam i chciałam się wtedy uczyć, yy, jak, yy, jak właściwie sterować tym, bo mnie się to po prostu przetrafiało. Yy, I różne, różne postaci do mnie w nocy przychodziły, czasami w takim astralnym świecie, kiedy się poruszacie, czy też niektórzy z was mogli się tam znaleźć. Przypadkowo i wtedy macie, macie coś takiego, że te postaci są takie jak plazma, możecie ich dotknąć, one są bardzo płynne, bardzo plastyczne. No to jest czysty znak, że jesteście w świecie astralnym i tam się dużo, dużo dzieje. Możecie też spotkać w śnie swoje zwierzęta mocy swoich przewodników, swoich sprzymierzeńców. Szamanizm mówi też o tym, że czasami ten sprzymierzeniec jawi się jako potwór, którego dopiero trzeba zintegrować i kiedy zintegrujecie tego potwora, on staje się w tym śnie natychmiast waszym sprzymierzeńcem i co się dzieje? Zdobywacie moc, moc osobistą. Do tego też służy śnienie. Można to robić śniąc. W śnie jest o tyle łatwiej, że sen was zaskoczy, czyli przychodzi odpowiedni czas. To nie jest wymuszone. Na jawie to jest tak, że jeżeli ktoś Wam powie, no musisz zrobić tą medytację, ten proces i ty siadasz, się zmuszasz, to nie zawsze jest idzie w parze z poczuciem. A w śnie po prostu ryś przychodzi i ma dla Was wiadomość. No i bawmy się, i ryś zaprasza Was do zabawy, czy też inne zbierze mocy i opowiada Wam o sobie, pokazuje, zabiera wam w, Was w podróże. No i oczywiście jestem ciekawa, jak ktoś ma ochotę się podzielić tutaj na, na czacie swoimi też przeżyciami, to piszcie, bo ja zawsze uważam, że co, tysiące głów to nie jedna i wszyscy korzystamy z tego naszego wspólnego uzysku. Inspirujemy się nawzajem i ja jestem, słuchajcie, ogromnie wdzięczna, bo jestem na tym YouTube, tak naprawdę, mimo że został założony wcześniej, no niezmiernie całą tą demię naszą, czyli jakieś trzy lata i tyle inspiracji, ile ja otrzymuję od Was i, i może nawzajem się inspirujemy, no to uważam, że ten rozwój po prostu no, idzie pełną parą, także, także jesteśmy w domu, jest dobrze. Co tam jeszcze? Możecie oczywiście oglądać przeszłe wcielenia. Możecie wśnić się w jakąś postać z przeszłości, to, to trzeba się nauczyć odróżniać, to wymaga troszeczkę praktyki. Kiedy na przykład jest wam pokazane oczami kogoś, kto żył dawno, dawno temu, jak wyglądała Atlantyda na przykład, co tam, co tam się wydarzyło, i wchodzicie tak troszeczkę oczami. Kogoś innego w pewne przestrzenie przeszłości. Najczęściej są to wasze osobiste reinkarnacje, i wtedy macie osobisty, taki mocny stosunek emocjonalny. Kim byliście, jak wyglądaliście, i tam czerpiecie wiedzę. Kiedy takie sny się pojawiają, wtedy. Kiedy właśnie w tym życiu na teraz potrzebujecie konkretnych informacji, by załatwić taką naprawdę przyziemną, na przykład sprawę w urzędzie. I was wraca do starożytnej Mezopotami, gdzie tam właśnie pokazują wam pewne istoty, którymi byliście, na przykład jak czerpią z tej starożytnej magii. Często jest tak, że kiedy udajecie się w przeszłość, możecie doświadczyć, że mieliście ogromne moce no i z racji tych różnych manipulacji genetycznych pozamykania tych części DNA i nazwanie, nazwanie tego śmieciowym okazuje się, że tutaj w porównaniu z, tym, z, tym, z tą przeszłością nasze zasoby są nieco ograniczone ale teraz mamy świetny czas bo my sobie to wszystko przypominamy i wracamy i Jedyny problem, który jeszcze ludzkość może mieć, to tylko to, że nie wie, jak bardzo dużo mocy ma osobistej. I skorzystam tutaj i powiem o tym, żeby nie wierzyć mi ani jedno słowo, które mówię, a sprawdzać samemu. Nikt inny nie jest, nie jest autorytetem dla Was, tylko Wy sami dla siebie. Ja mam tutaj taką zasadę, można z niej skorzystać, jeśli ktoś ma ochotę. Jeżeli coś absolutnie mnie nie przyciąga, nie jest przyjemne, nie jest dla mnie. Oczywiście ja tutaj nie mówię, żeby też ktoś mnie nie zrozumiał, że nie warto w życiu mieć tej dyscypliny, bo ja też przez tą dyscyplinę przeszłam jako tancerka i, i trenowałam po trzy godziny dziennie, nie do pięciu i tak dalej, jeszcze występy. Ale o co chodzi, że nawet jeśli ta dyscyplina Którą praktyka duchowa, którą wykonujecie, cokolwiek robicie w życiu, jeśli nie jest to przyjemne, prędzej czy później, doznamy wypalenia zawodowego, i dla mnie ta dyscyplina kiedyś była smutna, przykra na siłę. I kiedy ona zaczęła być przyjemna, przynosi o wiele więcej efektów, łagodności, przyjemności, poczucia radości, kiedy właśnie to robisz. Także jeśli chcemy. Najszybciej zobaczyć, czy coś jest dla nas, czy nie jest dla nas. To pytamy siebie, jak nasze ciało reaguje, ciało was nie oszuka. Tak najszybciej właśnie się o tym dowiedzieć. W snach macie natychmiastowe odpowiedzi. W śnie symbolicznie, bądź też kolektywnie, bądź też jest język indywidualny śnienia, będziecie mieć pokazane od razu, czy coś jest dla was, czy nie. Co z tym zrobić? Co dopomina się o Waszą uwagę? No i oczywiście, im bardziej jesteś świadomy w śnieniu, że jesteś w śnie, tym bardziej masz więcej mocy zmieniania swojej rzeczywistości we śnie, a tym samym na jawie. To się po prostu przekłada. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby tutaj jakiś worship i, worship i stawiać na piedestale morfeusza. Chodzi o to, żeby po prostu świadomie korzystać z pewnych narzędzi, rodzaje snów. Przechodzę tak pokrótce teraz do rodzajów snów. Możecie mieć sny symboliczne. Czyli na przykład, mnie się na przykład śniło masło. Ja nie wiedziałam, że ma, ma być jak po maśle, patrzcie, ma być po prostu gładko, jak po maśle, i to masło było ważne. Czyli takie symboliczne y, nie mają zupełnie sensu. I teraz pewna symbolika będzie kolektywna, y, czyli jak się śnią domy ludziom, to zazwyczaj są to odnośniki do ich duszy, śni im się jakość ich duszy, co oni robią. Jak ten dom wygląda? Czy on jest zabrudzony? Czy oni go sprzątają? Czy mają za dużo gości? Czy za dużo istot tam mieszka? Na przykład. I to są kolektywne symbole, ale jest też język indywidualny, czyli dla jednego sen o, o zębie będzie oznaczał kolektywnie też chorobę, ale dla innego nie. Będzie na przykład tylko ostrzeżeniem, bo to już będzie taki język indywidualny. Deja vu. Sny, deja vu są takie troszeczkę prekognicja, czyli śnicie o czymś, zapominacie to i dopiero następnego dnia, kiedy to się dzieje, macie wrażenie, że, że już to było, taki glimpse, taki glitch Matrixa następuje, że to już się wydarzyło. Prawdopodobnie o tym śniliście, mimo że nie pamiętacie, albo ten sen się przypomina w momencie, kiedy to się dzieje w realu. Albo też doświadczacie właśnie tego glicza matrixa, ponieważ ten świat, który mamy taki ustalony, on no według fizyki kwantowej jest energią, jest płynny, czyli te wydarzenia z racji tego, co my już zaprojektowaliśmy śnieniem, świadomie bądź nieświadomie, one już zaistniały w rzeczywistości i wy po prostu sobie przypominacie. Tym aktem déjà vu, że to już było, żeście to właśnie zaprojektowali, przeżyliście to już w podświadomości. Mogą być sny, które pochodzą od innych. I tutaj uwaga, bo tutaj mamy ciekawostkę taką, że pewne grupy próbują zaszczepiać elementy strachu, i teraz, w zależności od tego, jaką mamy przyczepność na ten strach. Będziemy to odbierać z kolektywu, czyli możemy śnić od grup ludzi, na przykład rządzących, że coś będzie jakaś katastrofa, typu, właśnie zamknął nas w domach i tak dalej. I sporo osób może się tego obawiać, to daje efekt w śnieniu. I tutaj wymaga się oczywiście od nas ogromnej świadomości, przekierowania tych snów na coś lepszego. Mogą też być wiadomości od, Ziemi, o kataklizmach, czyli takie prorocze bardziej, one też idą od innych, ale są już bardziej takie ostrzegawcze czy pozytywne, komunikacji natury, też innych istot z nami, z gwiazd, istot na przykład. Wspominamy sobie tak, tak, tak słowem kosmici, oczywiście, ale tych istot jest sporo. Nie wszyscy pochodzą z gwiazd, niektórzy też z ziemi, są to wróżki, które mogą wam się przyśnić, skrzaty, które mają dla was trole, różne wiadomości, inne które oczywiście są bardzo przyjemne, niektóre nie mają dobrych intencji. No, ale z racji właśnie świadomie bądź nieświadomie otwartych portali pomiędzy światami będą próbowały się do Was przedostać i załatwić swoje sprawy. Sny telepatyczne właśnie takie, które się porozumiewacie między sobą, bo nie macie dostępu. I tutaj Podam ostatni przykład, kiedy uczę się hiszpańskiego, ale nie władam tym językiem. Na tyle, żeby się porozumieć. Druga osoba nie włada, na tyle angielskim, żeby się porozumieć, i przez miesiące miałam całą serię snów z dokładnymi zdaniami, co mam zrobić, czyli pełna komunikacja była w snach. I było mi łatwiej porozumieć się z tą osobą na jawie dzięki właśnie takim snom. Mówiłam o tych snach, które są celowo, celowo zaimple, zaimplementowane przez innych, czyli właśnie nocne ataki, że jest jakaś grupa, czy ktoś to, ktoś to para się czarną magią i próbuje jakichś tam rytuałów. I możecie po prostu usnąć, i nagle czujecie, że w nocy wytraciliście dużo energii, czy też ktoś astralnie do was przychodzi. Ja miałam oczywiście całą serię takich snów, podam jeden przykład. Mam nadzieję, że siedzicie. Pewna wróżka dawno temu wysłała mi jakieś psy z piekła, które miały mi przegryźć gardło w nocy, i oczywiście one się na mnie rzuciły, i ja się w tym śnie obudziłam. Złapałam te, sny, te psy, odwróciłam i dokładnie wysłałam tam, skąd one przyszły. No, twoje psy, to się nimi zajmij, prawda? I tutaj w Australii one były właśnie takie plazmatyczne, bardzo plastyczne. Uczymy się na gorąco, czyli dokładnie w momencie, kiedy się dzieje, kiedy już ktoś przeczyta, ma pewnego rodzaju zasób wiedzy, będzie wiedział w takim śnie, co ma zrobić. To przechodzi od duszy automatycznie. Możecie mieć sny o liniach czasowych, czyli to, co się dzieje teraz, to, co też Ziggy z Teksasu miał, właśnie o tych dwóch pociągach, to było też bardzo znamienne. Jak, jak teraz wybieramy, która linia czasowa będzie dla nas? To się dzieje teraz. Mogą być bardzo takie znane sny, są nights paralysis, czyli właśnie paraliż senny paraliż senny nie oznacza zawsze energetycznych ataków może ale jak ktoś na przykład zaczyna wchodzić na ten rozwój duchowy zaczyna na przykład praktykować rejki może się okazać że ciało po prostu w taki dość nieprzyjemny sposób próbuje się rozłączyć w nocy i namawia was do podróży astralnej My jeszcze nie wie jak tutaj się oderwać więc te pierwsze oderwania mogą być właśnie takie paraliżujące jak to się objawia? no Na przykład ja miałam tak, że budziłam się w nocy, siadałam na łóżku i próbowałam się podnieść, ale coś mnie trzymało. no Połowa ciała była oddzielona, połowa nie. Ręce były przeźroczyste, mówię, aha, jestem we śnie. No i tutaj po prostu, żeby się nie bać, tylko zajarzyć, co się ze mną dzieje, żeby odróżnić po prostu, czy, czy jestem pod wpływem kogoś, czegoś, czy też. Moja tutaj podświadomość, moje ciało postanowiło sobie zrobić wypad. No i wtedy oczywiście mam wybór, co ja chcę z tym zrobić. Tutaj działa moc komendy. Jeśli wyrażacie komendę: chcę wrócić do ciała, chcę wyjść, to to się dokładnie zadziewa, tylko jasno i jasno, konkretnie precyzujemy to, oczywiście. No dobrze, są takie sny które powtarzają Wam się od dzieciństwa. Niektóre są nieprzyjemne. To są mityczne sny, które bardzo wiele pokazują o Waszej ścieżce życiowej. Po co tutaj jesteście na ziemi? Jeśli ktoś coś takiego ma, dajcie znać. Miałam właśnie zerkać na ten czat, ale chciałam Wam dużo rzeczy przekazać, powiedzieć. Patrzę chwilkę, słuchajcie, zerkam. No super, że się dzielicie właśnie z głową w murach no z głową w murach to nie zawsze jest tak to właśnie jest to śnienie dobrze tutaj o bardzo dziękuję Alicji za ten sen śniło mi się ostatnio, że mój dom na, miał się rozpaść sen pełen spokoju czyli pewna struktura rozpada się i coś nowego się dzieje i tutaj będziemy o tym mówić przy okazji interpretacji snów za chwilkę Dokładnie tak. Czułam znak, że idą zmiany, przebudowaj coś nowego. Ja sobie podejrzewam, że większość z Was jest specjalistami w tym momencie od interpretacji własnych snów tylko dlatego, że zwracacie na to uwagę, że się rozwijacie, że jesteście na tej ścieżce. No i oczywiście no i oczywiście te podróże astralne też. Służą tutaj, są taką pewną formą śnienia, bo czasami jest tak, że odrywa się ciało i jesteście, widzicie ciało śpiące i ciało, w którym jesteście i podróżujecie, bądź też macie sen o tym, że gdzieś jesteście i czujecie tę podróż astralną, czujecie, że latacie, że macie bardzo lekkie ciało i to też jest pewnego rodzaju forma podróży astralnej. No, i teraz oczywiście przechodzimy do kolejnej sprawy. Jak interpretować dzisiaj taka zajawka? Jak interpretować sny? Jeśli ktoś jeszcze by chciał wiedzieć, my przejdziemy oczywiście do tego, do pytań i odpowiedzi. Jeszcze za chwilkę. Aha, tutaj bardzo ciekawie. Mi się śnią od wielu lat ludzie, którzy przechodzą przez moją działkę, gdzie mieszkam, jest ich dużo, a ja ich wyganiam. No właśnie. I teraz ponieważ przejdziemy do interpretacji snów, bardzo ważne, takie najważniejsze jest, jak się czujecie, kiedy pomyślicie o danym śnie, jakie jest odczucie wokół Twojego snu. Czy macie spokój, czy jest nieprzyjemnie, czy, czy właśnie doświadczacie takich bardzo, bardzo wyzwalających emocji, że coś się dokonało. Jeśli są to ludzie, których wyganiasz, czyli elementy ze snu, wtedy pytacie od razu, jakie jest moje najbliższe skojarzenie z tymi ludźmi, co oni reprezentują. I teraz, jeśli ktoś wam się śni, pod postacią symbolu zwierzęcia, no, jakiegoś przedmiotu, który się zaczyna dziwnie zachowywać, zaczyna mówić na przykład, to prawdopodobnie oznacza to, że ta osoba w realu jest jeszcze ze sobą nie do końca zintegrowana. Jeśli śnią wam się istoty, osoby, które wprost, Przychodzą do was w śnie, opowiadają wam historię. Słuchaj, musisz się o mnie dowiedzieć tego i tego. To jest dla mnie bardzo ważne, czyli takie osoby, z którymi jesteście blisko. To znaczy, że one prawdopodobnie są świadome, zintegrowane. Nie zawsze muszą to pokazywać na jawie. Także piszcie też o swoich odczuciach, a ja będę też używała Waszych przykładów przy interpretacji snów. Super, ja czuję, że przekraczają moje granice, wchodząc bez pozwolenia. No i teraz, z czym kojarzą ci się ci ludzie? I kolejne pytanie, z jaki jest odnośnik do rzeczywistości? Jacy ludzie przekraczają twoje granice w realu? I teraz, kiedy wchodzi do naszego domu, do naszej duszy, Jakieś istoty, jakiejś energii, które wyganiasz, no wiadomo, że tutaj taka najprostsza, najszybsza interpretacja to jest oczywiście, że masz wystawić granice, że ta asertywność jest bardzo ważna w Twoim życiu i gdzieś jeszcze nie ma, nie ma miejsca dla tego, czego naprawdę chcesz w swoim życiu. Czyli warto tam zobaczyć, warto tam właśnie zrobić porządki. Lecimy dalej. Kasia, miałam dziwny sen dawno dwa ogromne księżyce płynęły za oknem. Zafascynowana chciałam je dotknąć, ale koleżanka nagle przyszła i powiedziała, że muszą natychmiast odejść od okna i zakryć okna, bo to niebezpieczne bardzo dziwny sen, bardzo ciekawy. Przy takiej podstawowej interpretacji snów robimy dokładnie tak, jak powiedziałam, ale jest jeszcze ciekawsze wejście w sny i w ich interpretację. Polega to na tym, że stajemy się elementami ze swojego snu. Czyli jeśli nie masz pewności do końca, co reprezentuje Księżyc, żeby nie słuchać tego, co mówią inni na ten temat. Czyli teraz, jeżeli znajdzie się specjalista od interpretacji, powiedzi: A, Księżyc to złudzenie, a Księżyc to manipulacje genetyczne, Księżyc wysyła blade światło. Księżyc w astrologii to znowu coś pozytywnego, to uczucia, emocje. Żeby się nie sugerować, możesz zrobić wśnienie. Wśnienie, czyli zmiana kształtu polega na tym, że stajesz się księżycem, stajesz się światłem księżyca i zaczynasz czuć przez kilka sekund, jakie to jest dla ciebie. Tam będzie zawarta jakość, której obecnie. Szukasz w swoim życiu. Pytanie do ciebie, Kasiu. Co reprezentuje u ciebie Księżyc? Poczuj się tym Księżycem, staj się Księżycem przez kilka sekund i zobaczysz, która interpretacja z kolektywu, co reprezentuje Księżyc, oczywiście, jest dla ciebie najprawdziwsza, bo ta jest najważniejsza. I teraz koleżanka, bardzo ważny element. Czy ta koleżanka ci sprzyja, czy nie? Dokładnie tak samo. Zamieniasz rolę, stajesz się koleżanką i tutaj można oczywiście dla zabawy wziąć poduszkę i próbować jako ta koleżanka zasłaniać tej poduszce wizję księżyca. I to się nazywa takie właśnie zabawa, zmianę ról, shape shifting, żeby poczuć jakości. Koleżanka, oczywiście, w interpretacji takiej na poziomie ustalonej rzeczywistości, może cię chcieć chronić, ale może też cię odciągać od twojej drogi i doświadczenia esencji księżyca, która jest teraz akurat potrzebna tobie w twoim życiu. Napisz mi, jak jest, bo ty wiesz najlepiej. Pamiętaj o tym. Dobrze, lecimy dalej, czyli. Mam nadzieję, że to jest jasne. Interpretujemy, są dwie, dwa rodzaje interpretacji snów, na poziomie ustalonej rzeczywistości. Kolektyw, to, co myślimy na ten temat, to, co inni myślą, i to, co tobie się kojarzy. Takie pierwsze, pierwsze skojarzenia. I drugi poziom głęboki, bardzo głęboki, wejście w elementy snu łącznie z tym, jakiego elementu brakuje. Stawanie się brakującym elementem ze snu. Kiedy jest taka potrzeba. Tutaj idziecie za swoim czuciem. No to lecimy dalej. O, na tej działce lub obok pochowany był Niemiec. I to jest bardzo ważna informacja, żeby dowiadywać się też, kiedy ślicie o czymś, żeby dowiadywać się o historii danego miejsca, co tam się wydarzyło, bo w śnie oczywiście macie też, właśnie te duchy mogą do Was przyjść i prawdopodobnie. Proszę to sprawdzić. Prawdopodobnie warto tam zrobić odprowadzenie, uhonorowanie tego Niemca, sprawdzić, czy ta dusza już odeszła, czy jeszcze nie. Mi od lat nic się nie śni. Tutaj niejako przechodzę do pytania, którego jeszcze nie było, ale być może powstanie takie pytanie, więc już odpowiem. Kiedy się coś nie śni? Nie śni się wtedy... Kiedy? Albo ktoś jest na jakichś lekach, szczególnie leki psychotropowe co robią, zaburzają połączenia neuronów. Dlaczego? Dlatego, że leki psychotropowe działają tak, że ten człowiek, który właśnie jest w strasznym stanie emocjonalnym, odcina się dostęp do jego emocji i generalnie on jest przetłumiony na jakiś czas. Jeśli nie może sobie ze sobą poradzić, ma właśnie tendencje samobójcze, można, można. nie jestem zwolniczką, ale można przez krótki okres czasu je stosować, ale jeżeli jest to dłużej, no znam takich zapaleńców, przez 10 lat byli właśnie na proszkach, nie ma dostępu do własnych emocji, a tym samym do własnej mocy osobistej, robi się niebezpiecznie. Drugi powód, dlaczego się nic nie śni, jest dobry bardzo wysoka integracja ze sobą samym czystość umysłu i świadomość tego co się dzieje w twoim polu w danym momencie, że nie potrzebujesz czyli to jest ogromna czystość umysłu integracja i zwracanie uwagi na informacje, które przechodzą dziennie i od razu taki recycling tam nie ma, nie ma śmieci i też też być może takiej odporności na to, co się dzieje na zewnątrz, że nie pobierasz tego z otoczenia, tych informacji, masz pewne zapory. Są też ludzie, którzy stosują pewne ochronne czy rytuały, czy, czy takie osobiste, czy w domu, gdzie nic się w nocy nie przebije. I, I to też, też może im się nic nie śnić, ponieważ robią to świadomie. Czyli tu jest albo ogromna świadomość, jeden, jedna przyczyna, albo, albo właśnie przytłumienie lekami. Może być też tak, że rzeczywiście pewnego rodzaju czakra, czakra, czakra centrum energetyczne jest zablokowane, zamknięte i nie ma sensu, jeśli człowiek jest szczęśliwy, nie ma sensu na siłę tego otwierać. Po co? Tylko wtedy, kiedy czujemy, że jest taka potrzeba, bo my mamy różne fazy w życiu, i to, że, że, nie wiem, pół świata namawia was do teraz zajmij się z nami, teraz zajmij się medytacją, teraz zajmij się czymś tam innym. Jeśli tego głęboko w sobie nie czujesz, to ja sobie zawsze odpuszczam. To tak, to tak ode mnie. Paulina. A mi się powtarza sen w kolorach sepi. Jestem sama i przemieszczam się w opuszczonym. W opuszczonych miejscach, stare domy, w których nikt nie mieszka. W kolorach sepi. Tutaj nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, co to są kolory sepi. Jestem sama i przemieszczam się w opuszczonych miejscach stare domy, w których nikt nie mieszka. Interpretacja z pozycji ustalonej rzeczywistości to jest to, że szukasz swojego miejsca, stare domy, coś, tak samo ja bym tutaj proponowała wejście w głębsze śnienie, w głębsze taką świadome zmiana ról, dlatego, że tutaj będzie za płytko i nie chciałabym nawet dać Ci interpretacji, z którą się zgodzisz, absolutnie się ze mną nie zgadzaj, bo ona będzie za płytka, ja tutaj odczuwam coś na bardzo, bardzo głębokim poziomie u Ciebie, bo Stare domy to są też pewnego rodzaju programy duszy, które być może już ich nie chcesz. Sprawdź to, jakich programów nie chcesz w swoim życiu, a one gdzieś tam uprzykrzyły ci życie i szukasz czegoś nowego, szukasz jakiegoś takiego nowego stworzenia płaszczyzn swojej duszy, przeinwentowania wszystkiego tutaj. Paulina, często śni mi się, że jadę mostem i po jednej i drugiej stronie jest woda i czuję lekki niepokój, ale często też śnię. Że pływam w wodzie i wtedy czuję się zawsze lekko i dobrze po obudzeniu. Dobry stosunek emocjonalny musisz być do siebie. Woda w kolektywie oznacza emocje, dobre emocje, zakochanie często. Yy. Ale tutaj mówisz, że jest lekki niepokój, kiedy woda gdzieś tam jest obok ciebie. To mogą być emocje innych ludzi. Zalanie tym, co odczuwają inni. I to jest też tak samo do sprawdzenia. Dobrze, słuchajcie, ja patrzę na czat, na czat i na czas jednocześnie. I chciałam oczywiście Wam zaproponować tutaj nie medytację, bo staram się odchodzić od medytacji, dlatego że umysł się rozmywa, ale zapraszam Was do takiego właśnie krótkiego, krótkiego śnienia na jawie. Każdy z Was ma jakąś intencję, która ma się sprawdzić. Pomyślcie o tej intencji przez chwilkę, to Wam zajmie dosłownie minutkę, i proponuję zamknąć oczy, na chwilkę, pomyśleć o swojej intencji, czego naprawdę chcesz w życiu, czego chcesz doświadczyć, i zadać pytanie do siebie: co w tym momencie pomoże mi, jaka jakość, jaką jakość mam przyjąć w sobie, w siebie, by być o kolejny krok do realizacji tego, czego naprawdę chcę. Kiedy masz tak zamknięte oczy, za chwilę je otworzysz i twój wzrok padnie na coś w twojej przestrzeni. Cokolwiek to będzie, zapamiętaj, co to jest, i zaraz to zrobimy, zaraz mi o tym napiszecie. Bardzo wolno otwórz oczy i pierwsza rzecz, która przyciąga twoją uwagę, Napisz mi na czacie, co to jest, i zaraz powiem o co chodzi. A ja ten czat tutaj przebrnę do końca. I wrócę na chwilę jeszcze do kilku snów, Sylwia. Mnie się często śni, że latam na bardzo dziwnych rzeczach. Raz leciałam książką bez świateł, cudnie, na wiedzy leciałaś. A mój chłopak obok czasopismem i światła miał bramą żeliwą, piękny sen. Tutaj zapraszam do głębszego właśnie wejścia w tę rolę. Ja wszystkich snów Wam tutaj dzisiaj akurat nie zinterpretuję, ale zapraszam, słuchajcie, na moją stronę internetową też, joannapilatowicz.com i tam jest i o śnieniu, i wszystkie linki są podane też do mojego YouTube'a, czy na sesję, jeśli ktoś chce bardzo, bardzo głęboko czy, jeżeli śni mi się osoba, która rzuca na mnie czar, abym była garbata i nie doznała miłości? O, no i tutaj mamy pewien pułap od klątw i złożyczeń, albo też programów zapisanych po przodkach. Tam bym zajrzała Agata. Kiedyś miały mi się ludzie, których znam, nie wyglądają tak jak w rzeczywistości. Na przykład, babcia jest mężczyzną. Tutaj, właśnie o tej integracji. Integracji pierwiastka męskiego z żeńskiego, czyli pomieszanie ról w rodzinie. Zajrzyj sobie właśnie do przodków. Przodkowie tutaj mają dla ciebie wiele cennych informacji. Czyli możliwe, że babcia, babcia była tym mężczyzną w rodzie i trzymała ród razem. Zobacz, sprawdź tą informację. Sen, że gdzieś się nie zdąża. Spóźnia się. Tutaj często jest też, że może doświadczyć bezsenności, czyli że dusza coś chce, a ty jeszcze tego nie robisz. Gdzie się spóźniasz w życiu? Niekoniecznie w miejsca, ale z czymś, co Twoja dusza chce doświadczyć na ziemi. Gdzie się spóźniasz? Czego symbolem jest czerwony pomidor? No ja powiem tak, jak tobie się to kojarzy, Paulina, twoje pierwsze skojarzenie, co dla ciebie oznacza czerwony pomidor, to będzie to, gdy śnią się umarli z rodziny, często chcą się skomunikować z wami a, a i mają jakieś właśnie przesłania, czy też proszą o modlitwę, w zależności od tego, jak dawno odeszli. Do jednego roku. Tutaj zapraszam do książki śniąca 2, gdzie ja opowiadałam właśnie tam o swoim zmarłym kuzynie, który odwiedzał mnie przez rok, dosłownie przez rok. Bo tyle mniej więcej trwa okres duszy, która chce sobie tutaj pozałatwiać wszystkie sprawy i musi mieć na to czas. Dobra, teraz napiszcie mi jak możecie. Ja chyba jestem powoli na tym czacie. Co Na co padło wasze, wasze, Wasz wzrok po otworzeniu oczu? I powiem jak do tego podejść. Yy, zaraz sobie też coś yy, wejdziemy. Dobra, kwiaty, zdjęcie domu, niebieska zapalniczka, roślina, zielony kolor. Dobra, prze, prze, przepraszam, nie przeczytałam wszystkiego wcześniej, ale chcę do tego dotrzeć. Zanim skończymy, yy, dobra, teraz pomyśl dokładnie o tym. Ja sobie wezmę na przykład drzwi. Popracuję na jednym elemencie pełna drzwi. Telefon fiuro, ale pięknie. Ojejcie, ale normalnie bogactwo, czuję bogactwo. Uh, ok. Uh, zielony kolor. wow, Dobra, teraz. skoncentruj się dokładnie na tej rzeczy, na której twój wzrok. Uh, twój wzrok padł. I zamieniamy się. Shape shifting. Czyli przez chwilę stają się telefonem. Teraz powiem, co, jak ja to robię. Ale wy możecie mieć totalnie inne odczucia i wasze będą ważniejsze, bo moje odczucia są najważniejsze dla mnie, wasze odczucia są najważniejsze dla Was. Taka jest zasada, czyli telefon. I kiedy staję się telefonem, o matką, czuję chaos, czuję ogrom informacji, ale czuję też połączenie z całym światem. Jestem sztuczną inteligencją. I też, jeśli jest to odpowiedź na Twoje pytanie, Czego teraz potrzebujesz? Prawdopodobnie potrzebujesz się z kimś połączyć albo otworzyć się na więcej informacji bądź też relacji w Twoim życiu. Do kogo masz zadzwonić? To będzie pytanie dla Ciebie. Pióro atramentowe, jakie piękne. Stajesz się piórem przez chwilę. No i oczywiście, piszcie od razu, co dla Was to znaczy, bo tam jest jakość. Tam jest jakość, którą, jeśli teraz. Przez dosłownie kilka sekund dziennie zaczynasz nią oddychać, wydychać, że taka jesteś, dostajesz kolejną porcję informacji ze światła, ja, co zrobić dalej. Czyli, jak z tym telefonem. Aha, czuję, że się otwieram, czuję, że mam doskonały przepływ, jak sztuczna inteligencja, ogarniam wszystko, jestem telefonem, czyli mam wszelkie informacje. Mam wszelką dostęp do sieci, tak? A to wtedy, jeśli czujesz to, możesz użyć gestykulacji jak przepływają informacje, jakie to jest dla ciebie, jak stajesz się tym telefonem, tą esencją i kiedy czujesz to w sobie, z takim nastawieniem masz działać w świecie. Mam nadzieję, że to było jasne, napiszcie mi o tym. Liście, jakie są liście, Łukasz napisał, stajesz się liściem, jakie to są liście, czy one są takie zwiewne, nie się kojarzą na przykład liście, a właśnie z delikatnością, Czyli jeżeli masz coś załatwić, jakąś sprawę, to właśnie ja bym powiedziała z takim szelestem delikatnością, łagodnością, ale zobacz, jakie to są liście dla Ciebie, jaka to jest esencja? I wtedy zamieniasz kształt, wśnisz się dokładnie w, w rodzaj esencji, bo to nie o to chodzi, żeby stać się drzwiami, ale chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego moc esencji i działać tą esencją w świecie. W tym danym momencie, napiszcie mi, bardzo proszę, czy to ma sens dla Was. Drzwi są bardzo ciekawe, czyli co się dzieje, kiedy stajesz się nad drzwiami. Drzwi, otwór, portal, kolejne wejście, otwierają się drzwi na świat. Teraz pytanie, czy one wchodzą gdzieś, czy, czy wychodzisz dokądś, czy, czy wchodzisz? Skąd wychodzisz, dokąd? Ojciec, ja bym z wami została tutaj jeszcze, jeszcze dłużej, ale będziemy się zbierać ku końcowi. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, napiszcie mi teraz na czacie, napiszcie mi, czy to ma dla was sens, właśnie jak pracować ze świadomym śnieniem tak na szybko, bo możecie to zrobić już teraz, już dzisiaj i wyczerpać esencję na kolejny dzień. To dokładnie tak działa, że kiedy pracuję z kimś, powiem wam ostatni bardzo śmieszny przykład, kiedy ostatnio pracowałam świadomym silnieniem, koleżanka chciała kogoś poznać. Jest sama długo, i mówię, no to, no to wchodzimy. Natychmiast jedna minuta, i ja tutaj nadaję, nadaję, ona podąża za mną. Dosłownie w tym samym czasie, czasie już ktoś próbował się skontaktować ze mną. Ja miałam jakąś też ofertę, bo kiedy pracujecie dla kogoś, te rzeczy zadziewają się w waszym życiu. To jest zasada filantropii, kiedy dajesz, otrzymujesz więcej z powrotem. Zachęcam. Plus następnego dnia, oczywiście ona już miała dwóch amantów w swoim polu, mieszkając być może w takim niezawielkim mieście w Polsce, więc gorąco polecam pracę ze śnieniem. Jeśli ktoś chce właśnie poprawić sobie natychmiast jakość życia i krok po kroku dotrzeć. Gdzie polega problem? Bo część, część osób mówi, że A, to to nie jest takie proste, już mówię, gdzie jest trudność. Trudność jest w tym, że otrzymujemy dokładnie tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć. Jeśli są pewne blokady w naszych komórkach, w ciele programy, toksyczne programy, które utrzymywaliśmy poprzez pokolenia, w ciele. Pamięci komórkowej, one będą nas blokować. No i tutaj oczywiście więcej robimy taki program na zajęciach wtorkowych. Serdecznie zapraszam, będziemy kontynuować od nowego roku. My no jeszcze działamy tutaj, bo grupa, grupa nie chce skończyć na grudzień. Ale planuję też w przyszłym roku zajęcia wtorkowe, gwiezdne pył, gdzie dokładnie zamieniamy te toksyczne energie na dar, na gwiezdny pył, który będzie Wam służył, możliwość poszerzenia tych komórek do otrzymywania dobrobytu. To jest właśnie to. I to ta, ten brak pojemności sprawia, że otrzymujemy mniej. Ktoś tam wymyśli sobie milion, ale i tak coś dostanie. Zazwyczaj, jak dobrze wymyśli, czyli ktoś chce mieć związek. Albo jakąś fajną relację, no ale trzeba poszukać, czy był toksyczny program w rodzinie, w pokoleniu, że a to tobie nie przystoi, bo nie wiem, bo coś tam, bo nie ten wiek, bo, 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 bo dzieci, bo, bo jakieś tam tysiące powodów, dlaczego nie. Dobra, słuchajcie i kończymy. Mamy dosłownie dwie minuty, bo za chwilę wchodzi kolejny gość. Jeśli macie. Jeszcze pytania, ja przejdę na ten pokój obok. Ja, wam, ja z wami się w tej chwili tutaj na tym czacie pożegnam. Gorąco was zapraszam. Oczywiście na swój kanał YouTube Joanna Pilatowicz. Też jest taki informacyjny kanał poboczny z dodaniem Akasha TV, gdzie na przykład mówię, jak nie wolno pić złota. Ja to piję, reprezentuję to, pokazuję z linkami, czyli tam macie też o zdrowiu różne atrakcje i kanał trzeci zachęcający wszystkich do tańca, do ruszania się dlatego, że uważam, że nie ma lepszej metody natychmiast z przyjemnością pozbyć się różnych blokad poprzez gdyby nie ruch, dla mnie jest to taniec dla kogoś innego to może być bieganie więc tam jest taki kanał inspirujący, by się poruszać by dzielnie nie zapomnieć o sobie o swoim szczęściu jeśli ktoś chce, właśnie czy na sesję, proszę, napiszcie do mnie, ale napiszcie mi. Bardzo zapraszam do kontaktu, napisanie mi na e-maila, czy coś Wam się spełniło za kilka dni. Będziecie pewnie mieli jakieś właśnie wglądy po takim krótkim, krótkim ćwiczeniu, które dzisiaj Wam zaproponowałam. Jestem ogromnie ciekawa. No i słuchajcie, przepraszam, że tutaj nie byłam w stanie odpowiedzieć na wszystkie, wszystkie pytania, przenieśmy je teraz na ten pokój i ja się właśnie tam za chwilką przeniosę, jestem ogromnie ciekawa.